W poprzednim odcinku wspomniałam, że za czasów średniowiecza niekwestionowaną królową zaraz była dżuma. To ona bowiem wywołała dwie największe średniowieczne epidemie: za czasów Justyniana i w wieku XIV, w okresie wojny stuletniej. O tym chyba wszyscy słyszeli, będzie o tym oddzielny odcinek. A oczywiście dżuma miała godne towarzyszki w postaci wielu innych chorób, z których z całą pewnością wyróżniały się ospa prawdziwa, a także uparty, wszechobecny trąd, o którym do tej pory nie wspominałam, ale i na niego przyjdzie kolej. W połowie VI wieku naszej ery w Bizancjum rządził Justynian, jeden z najbardziej znanych cesarzy wschodnich, wybitny wódz i reformator. Sercem państwa był Konstantynopol, ciasno zabudowane ludne miasto portowe. No oczywiście co roku przewijały się tam setki i tysiące statków, dziesiątki tysięcy kupców, niewolników, żołnierzy, podróżników, żebraków. Bardzo, bardzo, bardzo ludne miejsce, pełne, pełne ruchu. No i nic dziwnego, że w roku 541 do portu zawitała również dżuma. Przypłynęła najprawdopodobniej z Etiopii lub z Egiptu. Skąd sprowadzano wielkie ilości zboża do wykarmienia wiecznie głodnego miasta? Wraz ze zbożem oczywiście podróżowały szczury, które miały też swój własny bagaż w postaci pcheł. I tak się akurat złożyło, że w latach poprzedzających Dżumę Justyniana wystąpił głód w związku ze zmianami klimatycznymi, klęskami żywiołowymi a więc ludność na pewno była osłabiona, niedożywiona no i dżuma od razu zadomowiła się w stolicy, szalała intensywnie do roku 542. Oczywiście nie ograniczyła się do Konstantynopola. Relacje mówią, że rozprzestrzeniła się na cały ówcześnie znany świat, aż do Danii i Irlandii. Jej ogniska były notowane do około 750 roku. Podobnie jak jej poprzedniczki, ona miała swoich kronikarzy. Najważniejszym był tutaj Prokopiusz z Cezarei, historyk, urzędnik dworski, przy okazji niepoprawny plotkarz, dzięki któremu znamy wiele bardzo pikantnych szczegółów z życia ówczesnych elit, ale znamy również relacje właśnie z przebiegu dżumy. I ten to Prokopius przekazał, że dziennie w mieście umierało około pięciu, a nawet dziesięciu tysięcy ludzi. Liczby te najprawdopodobniej są symboliczne, ale faktem jest, że nie nadążano z pochówkami. Zachorował sam cesarz, chorowali żołnierze, co spowodowało załamanie planów politycznych Justyniana. No, Justynian akurat był w trakcie odbijania Italii z rąk Ostrogotów. Choroba opóźniła całą sprawę, potem kontynuował to dzieło, niemniej jednak dżuma tutaj mocno namieszała. Czy dżuma ułatwiła ekspansję barbarzyńców? Uczeni do tej pory skłaniały się do opinii, że tak właśnie było, ale z drugiej strony choroba nie oszczędzała nikogo i w kolejnych latach zagościła również wśród najeźdźców, a więc wszyscy dostali. Swoją porcję. Trudno jednoznacznie określić, jaką rolę on odegrała w, ta dżuma w historii, gdyż istnieją wątpliwości co do jej przebiegu i zasięgu. Do tej pory uważano, że w jej wyniku wymarło w latach 541-700, nawet około 50% populacji Europy. Ale ostatnio przeprowadzono bardzo dokładne badania analityczne. Naukowcy poddali wątpliwość liczbę ofiar, zasięg tej choroby. Na podstawie analizy źródeł, Archeologicznych oraz badań zmian krajobrazu, a także zawartości pyłków w rdzeniach pobranych z na jezior i terenów podmokłych, uczeni doszli do wniosku, że mogło ubyć kilkanaście najwyżej procent populacji, co oczywiście i tak jest ogromną tragedią, no ale to dużo mniej niż, niż pierwotnie przypuszczane. Z czego więc wynika dramatyzm przekazanych opisów? Czy świadkowie kłamali? Nie. Nie, jest to wynik po pierwsze konwencji literackiej epoki. No, teksty epoki trzeba umieć czytać, trzeba umieć je umieścić we właściwym kontekście i znać konwencję. Po drugie z subiektywnych doświadczeń. Świadek, na przykład Prokopiusz, mógł akurat przebywać w miejscu, gdzie choroba zebrała wyjątkowo obfite żniwo. No i w przypadku Prokopiusza niewątpliwie tak było. Kronikarz mógł również wysłuchać tragicznej relacji naocznych świadków. Mamy taką tendencję do wyolbrzymiania własnych dramatycznych przeżyć. Tak też mogło być w tym przypadku. Trzeba pamiętać, że wiele zapisanych relacji pochodziło z drugiej albo i trzeciej ręki, a raczej gęby, co zawsze też zwiększa dramatyzm opisu. Opowieści, tak samo jak plotki, mają właśnie to do siebie, że, że nabierają barwności i szczegółowości wraz z przechodzeniem z ust do ust. Tak więc, w świetle najnowszych badań, zaraza z czasów Justyniana długofalowo nie wpłynęła istotnie na proces historyczny. Ale jej pierwszy akt, atak na stolicę, z całą pewnością wywarł wpływ na politykę cesarza i wydłużył czas realizacji planu rewindykacji Italii z rąk Ostrogotów. Być może czynnik ten ułatwił rzeczywiście przybycie, osiedlenie się Longobardów w północnej Italii, co tutaj już miało długofalowe skutki. Wydaje się jednak, że zaraza nie miała tak zasadniczego wpływu na dzieje Europy, jak do tej pory sądzano. Od wieku 8 aż do Czarnej Śmierci nie zanotowano wielkiej epidemii, co nie znaczy, że nie było lokalnych, bo zdarzały się regularnie. Nie należy też zapominać o wspomnianym przeze mnie trądzie, wiernym towarzyszu ludzi aż do wynalezienia antybiotyków. Dżuma będzie miała jeszcze raz swoje, swój wielki festiwal właśnie w wieku XIV, kiedy naprawdę spustoszy Europę, ale o tym opowiem w jednym z kolejnych odcinków. Dziękuję za uwagę.